Siemano, tu jest Stefan Bąk, witam Was i dzisiaj Wam pokażę, jak za pomocą jednego oprogramowania zainstalowanego na konkretnym urządzeniu blokować reklamy w całym internecie. Dokładnie nie w całym internecie, ale w większości internetu zablokujecie te reklamy. Program, o którym wspomniałem, jest to P-Hole, czyli bramka DNS, która po prostu blokuje adresy DNS reklam i nie ma reklam na stronach. Program ten jest stworzony za darmo, aczkolwiek działa on tylko i wyłącznie dzięki użytkownikom, którzy po prostu dodają, można powiedzieć, te adresy DNS chyba i dodają te adresy i dzięki temu więcej reklam jest blokowanych. Plusem P-Hole'a względem na przykład takiego bloka, którego mamy w przeglądarce, jest to, że P-Hole blokuje reklamy w przestrzeni po pierwsze całego internetu, a po drugie blokuje je software'owo, tak? Czyli blokuje on reklamy w taki sposób, że nie mamy takich na przykład powiadomień typu no wyłącz te reklamy, bo hurdur. I dodatkowo blokuje on reklamy w całej przestrzeni internetu, czyli i ten telefon, i na przykład ten telefon będzie miał poblokowane reklamy i nie muszę na nich mieć adblocka. To jest na pewno duży plus tego rozwiązania, ale zacznijmy od tego, żeby w ogóle zainstalować te oto oprogramowanie. Więc żeby zainstalować to oprogramowanie, musimy mieć, w tym przypadku ja tutaj wykorzystam, na stronie P-Hole'a mam informacje, jakie systemy operacyjne są wspierane. Jeżeli nie macie żadnego urządzenia, bo ja na przykład tutaj mam tego oto laptopa, jeżeli nie macie takiego oto urządzenia, no to ja Wam najbardziej polecam zakupić Raspberry Pi w wersji pierwszej z modułem Wi-Fi, bo właśnie na systemie od Raspberry Pi chyba najwięcej osób stawia coś takiego. Ja z tego powodu, że takie Wam pokazałem, mam tego oto laptopa, to na tym laptopie sobie to po prostu postawię na Debianie, jeżeli wszystko pójdzie git. P-Hole wspiera, można powiedzieć, 5 systemów operacyjnych, czyli właśnie Raspberry Pi OS, Ubuntu, Debiana, Fedora i CentOS-a. Żeby P-Hole działał, hardware'owo potrzebujemy przynajmniej 2 GB wolnej przestrzeni, najlepiej 4 i przynajmniej 0,5 GB RAM-u. Ten komputer, można powiedzieć, że spełnia te oto specyfikacje, bo mamy tutaj 300 GB dysku, no i mamy chyba z 2 GB RAM-u. Tak jak mówiłem, Raspberry Pi jest, można powiedzieć, najrozsądniejszym wyborem, bo taki Raspberry Pi Wam w przestrzeni roku parę złotych zjest z licznika prądu. Na taki laptop, no jednak on ma troszeczkę większy pobór mocy niż takie Raspberry Pi. Jeżeli nie jesteście jakimiś lordami, kruszwilami czy innymi youtuberami z 5 milionami subów, to jednak chyba warto coś takiego postawić na Raspberry Pi. Przejdźmy może do konkretów, bo tutaj teraz zacząłem od dużej ilości teorii i pewnie z 90% osób, które ogląda ten film, już wyszła. Z tą podróżę na tym oto laptopie jest Windows 7, no to zacznę właśnie od instalacji Debiana. Tutaj też Wam powiem, że to w jaki sposób na jakby stronie Debiana wybieramy system operacyjny, to ja się tam prawie zgubiłem, jak małe dziecko w lesie. I laptop ten ma też problem, bo on nie ma baterii, więc muszę go odpalać zawsze z zasilacza. Tutaj pendrive jest, no i jak widać, na tą chwilę nic nie dzieje. I to troszkę słabo. Nie chcę mi się sprawdzać tam generalnie, co jest tam, powiedzmy, problemem. Czy jest to wina pendrive'a, czy to jest wina ISO, chociaż to też mogło być ISO. Teraz jakiś obraz live Debiana 10.6.0 w architekturze AMD64 na pendrive'ie nowym, bo kupiłem sobie ostatnio, znaczy nie ostatnio, ale kupiłem go na AliExpress za parę złotych. Już mam pendrive'a, tutaj jest zbudowany, tutaj jest G-Boxing. Pewnie było, nie wiem, czy obraz był odwrócony, czy nie, ale odpalamy. O, przycisk to już średnio działa. Zobaczmy. USB. O, już trochę lepiej. Specjalnie dla Was na części podkładki, na której pojawi się rękę, mam stoi aparat, w sensie telefon. Tak oto wygląda Debian. To jest oczywiście wersja live. Debian, można powiedzieć, że jest no praktycznie 1 do 1, jak tak teraz patrzę, no to Debian jest no 1 do 1 praktycznie. Wygląda jak Mint. Teraz się skupię na rozgrywce. Tutaj będzie. Tutaj na pewno będzie. O kurde, tutaj 4. Kurwa. A zjechałem. Dobra, nieważne. Nie bawimy się w Mint, tylko instalujemy Debian. Paryż. No chyba. Warsaw. Dobra, tak zróbmy. Jak się nazywasz?
jak ja się nazywam, tak się nazywam, ale to nie zobaczycie. No i teraz się Debian instaluje, więc teraz pozostaje nam czekać. Meanwhile. Nie mogłem się zalogować, ponieważ pisałem przez duże S Stefan i tak. Więc dobra, jesteśmy tutaj sobie, tutaj przy parapecie jestem teraz, bo tam jest wygodnie, bo jest mi, po prostu jest mi trochę wygodniej niż tam. Mamy system. Teraz tak w ogóle spojrzałem w specyfikację i mi się wydaje, że no niestety, ale wybrałem chyba zły, nie wiem czy jest zły architekturę systemu nie wziąłem. Teraz biorę kabel Ethernet, który prawdopodobnie jest kategorii 5. Nie chcę mi się tego sprawdzać, aczkolwiek ma maksymalną prędkość 100 megabitów. Nie ma Firefoxa, a jest Firefox ESR, ale go na pasku nie ma, dlatego go nie widziałem. Teraz instaluję Pichola, zobaczymy czy wszystko działa. A tak w ogóle to laptop będzie gdzieś tam pod łóżkiem, generalnie będzie laptop. I chciałem was przeprosić za to, że coś tam świrowało mi wcześniej, czytaj. Coś mi tam wcześniej świrowało, jakieś szumy na mikrofonie były przez cały czas. Były jakieś problemy, sorry za to. Oczywiście nie jestem tą osobą, która nie wiem, pamięta wszystkie komendy czy coś. Więc oczywiście wchodzimy na stronę Pichol. Install Pichol. Dobra, weźmy tutaj taki dokument od Pichola. Info, IP addressing, ports, firewalls. Dobra, tutaj nie ma. O, coś się chyba udało. Nie wiem, właśnie teraz. IPv4 adres, czy taki zostawiam? Dostawmy taki. Dobra, coś tu się dzieje. Ja użyłem alternatywy pierwszej. Alternatywa pierwsza, jak widać, działa. Jak możecie zobaczyć, mamy taką to informację. Mamy po prostu informację, że tutaj może tak pokażę, że to było lepiej widać. Configure your device to use the Pichola DNS service using. No i tutaj mamy IPv4 i tutaj mamy tutaj to i tutaj jest hasło, za pomocą którego pisma skonfigurujemy. Jak widać, wszystko się zainstalowało, więc teraz idziemy na drugiego kompa, żeby wszystko skonfigurować. Jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście i właśnie tutaj można powiedzieć, że YouTuber ma szczęście, dokładniej, dlatego że no na końcu było coś takiego jak hasło, które jakby musimy wpisać. Ja cię nie spodziewałem się, że kiedyś nagrywanie czegoś mi się przyda, a jednak remember 7 days login. Jest, udało się, mamy to. Jak widać, mamy wszystkie tutaj możliwości. Mamy białą listę, mamy czarną listę i tutaj mamy także informacje o całym tutaj mamy informację o jakby całym urządzeniu. Nie wiem, dajmy wszystko. I teraz tak, to wiem, że trzeba wejść tutaj w ustawienia routera. I z tego co widziałem Pichol mi tutaj ustawił. Właśnie trzeba włączyć DHCP i tutaj ustawić ten adres DHCP. Teraz kompletnie nie pamiętam, gdzie on jest. DHCP właśnie tutaj, jeżeli nie miałbym DHCP, to wtedy musiał użyć tego. Kurczę, nie wiem gdzie to jest. Jestem już po jakiejś chwili, coś tutaj popróbowałem ogarnąć. Jest sobie tak aktualnie to zostało. Aktualnie ten laptop sobie tutaj tak stoi. Bardziej chodzi mi o kwestię tego, czyli skonfigurowania, żeby te reklamy jednak się nie wyświetlały. Jak możecie zobaczyć, to wyłączyłem wszystkie adbloki w Picholu. Jakby jak wejdziemy sobie w Pichola, no to mamy informacje, czarne listy są, można powiedzieć. To jest to, że jakby nie wiem w jaki sposób dodawać sobie witryny do czarnych list, bo jak widać tutaj są, nie wiem, jest taki burdel w tym pokoju i nie wiem jak go ogarnąć. Ok, tak jak widzimy,
tutaj mamy tylko dwóch klientów, spośród siedmiu blokuje ten jakby ruch sieciowy, w cudzysłowie ruch sieciowy, no wiecie o co chodzi. No dodatkowo teraz szedłem w ustawienia tutaj, czyli tutaj i sobie dodałem tutaj po prostu ten adres DHCP, mimo tego, że on jest w routerze, to sobie go dodałem tutaj w ustawienia karty sieciowej tam. Teraz nie wiem właśnie jak dodawać, powiedzmy, żeby te witryny spośród tych na przykład 1294, żeby po prostu no jednak tylko 54 te zostały zablokowane, czyli to jest tylko wyłącznie 4% zablokowanych, więc to jest troszeczkę, no kurde, mało. Jak widać, no tutaj mamy reklamę, tu reklama, 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 reklama i reklama. Reklama tutaj też jest również. I tutaj mamy kolejną reklamę, tutaj jest jeszcze jedna reklama, tutaj jest kolejna reklama, tutaj jest jeszcze jedna reklama, następnie mamy kolejną i tutaj jeszcze jedna, druga, trzecia, jedna strona, czwarta, to jest jedna strona, piąta, jakby nie wiem jak to jest reklam w montażu, pewnie policzyłem, ale jedna strona. I kurwa tyle reklam. I jakby to jest to tutaj z tego co widziałem, jakiś ziomek dało, że tutaj update gravity, update i coś tutaj, że tutaj coś chyba dodaje, nie wiem co się dzieje. Network, jak widać, jest tylko jedno urządzenie, które nie wykorzystuje. Wejdźmy na stronę time.com. Jeżeli coś ma blokować reklamy i to ma działać, no to na tej stronie, czyli strona Time'u, nie wiem jak ona normalnie wygląda, ale na pewno Time powinien mieć jakieś takie reklamy i w cholerę powinno być. Powinno być cholerę tych reklam, a czy jest ich w cholerę, tego nie wiem. Miejmy nadzieję, że to działa. Jeszcze nie kończymy filmu, bo zobaczymy, czy coś jeszcze ogarniemy. No właśnie, nie, co to ma robić. Kompletnie tego nie ogarniam. Tak samo jak nie ogarniam Linuxów. Jakby jestem osobą, która kompletnie tego nie ogarnia i jedyne co wiem, tak z pamięci, co potrafię pisać, to sudo apt i coś tam chyba get-update i to jest jedyna komenda, jaką wam bym powiedział. A tak to nic, nie wiem o tym systemie operacyjnym. Tutaj też sobie można wejść, nie wiem, na przykład właśnie na... I tutaj nie mam konta i tutaj też nie ma żadnego bloka, więc tutaj sobie zobaczymy, o ile włączy się. Włączyło się. Film, który na pewno ma reklamy, to jest film Polsatu, więc dlatego też go włączymy. Nie zaloguje się YouTube. Nie, dzięki jeszcze raz. No i jak widać, tutaj w teorii nie ma żadnych reklam. A tak jak mówię, te chyba z tego co kojarzę przynajmniej, no to Mozilla nie ma swojego adblocka. Tutaj jest 11% blokowanych, więc dlatego też ok, więc jakby tutaj jak widzę to... Jak widzieliście teraz, podłączę sobie to, nie czy tam było widać, ale tam to była siatka, więc jakby coś poszło spięcie, to się podpala, nas nie podpala się łóżko, japony i tutaj, czyli tutaj uciekam na przykład, tu mi odcina drogę ucieczki i w ogóle zajebiście. Włączyłem właśnie Debiana i co przed chwilą zrobiłem, bo tutaj nie pokazywałem co zrobiłem. Wielogłówny router, który jest w tym domu, ustawiłem DHCP właśnie. Dzięki temu jest to jakby nie na tym routerze, tylko to jest na routerze dwie ściany dalej. Właśnie sprawdzałem, a potem sprawdzałem i jeszcze sprawdzałem, czy jak wyłączę na przykład ten serwer, czyli czy tutaj na przykład nie wiem, burza będzie i na przykład wywali prąd, a nie w domu, na przykład nie będzie na dwa dni, to czy coś się stanie złego, na przykład nie będzie działać internet, bo jakby tak było, no to... Tutaj muszę kupanem, o, pichole. Tu mi pokażę komendy wszystkie. Czyli pokażę wszystkie komendy, tak, whitelist domens, blacklist domen, zobaczmy, domen na czarnej liście, dobra, 5 minut, już 4 minuty, to się za jak debil coś próbuję ogarnąć, nie wiem, dobra, patrzcie, jest po wifi połączone, północ właśnie wybija, nie widać zajebiście, ale północ właśnie wybija, jest niedziela, będę się jeszcze tutaj całego Debiana sobie w ogóle skonfigurować pod używanie go właśnie tutaj, same ustawienia, bo to się teraz wejść i ogarnąć
żeby jak zamknę klapę, to żeby się nie wyłącza komp. Siemano, mamy dzień następny. Ja tutaj robię coś kompletnie niezwiązanego z tym, czego dotyczy dzisiejszy odcinek. Instalacja Windows. Użyciłem takie ISO. HRS Boot CD. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem, ponieważ formatowałem pendrive'a i zobaczyłem, że jest taka informacja, no, że jest jakieś coś uszkodzone. Dobra, butuję na nowo pendrive'a po prostu z HRN z butem. A w kwestii bramki DNS, no to działa ona, ale jednak chyba nie działa. W sensie coś tam blokuje, jest tam chyba aktualnie 3% zablokowanych urządzeń. No ale jednak to nie jest to, co my chcemy. A tak poza tym to był jakiś właśnie problem z całym tym. Właśnie całym programem wywalało coś neta i szczególnie to było problematyczne, że ktoś coś ogląda na necie i tak dalej, więc dlatego też chciałem się pobawić na tym routerze. To jest ten Archer C20, który ma maksymalną przepustowość 100 megabitów. Właśnie na nim się chciałem pobawić, więc sobie go podłączyłem, ale uznałem, że to nie chce mi się troszkę to tak sobie powiedzmy. Uznałem, że już mi się nie chce trochę. Wszyscy używam jakichś rufusów i tak dalej. Do budowania użyłam Power ISO. Więc tak było, że jest to vlog, to wam pokażę fajny beat na to. Tylko właśnie jego problem jest taki, że ziomek co trzy wersy chyba dał producer taga. Tutaj wam pokażę, jak to wygląda teraz. No zostało tak, jak zostało. Komp jest włączony. Dysk sobie zobaczyłem. Ma 30 tysięcy przepracowanych godzin i jest aktualnie w stanie dobrym, więc nie wiem, o co chodziło Linuxowi z uszkodzonym sektorem. Plan miałem przez chwilę, żeby tutaj w jakiś sposób poprowadzić stąd prąd i właśnie internet i tam umieścić router z właśnie Epicholem. I to umieści tego lapka, czyli by Epichol działał cały czas, on by działał tylko na tym routerze, tak w ramach eksperymentu i używałbym tego Wi-Fi na telefonach, ponieważ jakby nie mogę podłączyć komputera pod to, no bo jednak on ma maksymalną przepustowość 100 megabitów, a my chcemy jednak, kurde, jak płacimy za 300, to chcemy wykorzystywać te 300, chociaż i tak się nie wykorzystujemy, ale chcemy je wykorzystywać. Ale telefony nie wykorzystują tych, myślę, że 100 megabitów nawet. Znaczy i tak się jak to nie jest kompletnie odczuwalne, bo co wy pobieracie, jakieś torenty na telefonach? Myślę, że to zrobię, tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób, no bo tutaj jest jeden kabel, on idzie stamtąd, on idzie tutaj i następnie tutaj trójnik, zasilanie do serwera FTP, zasilanie do routera i kabel, który idzie tam do telewizora z MIDI stickiem, więc nie wiem, jak będę to musiał zrealizować, a tak poza tym, no to tutaj nie ma dużo miejsca, żeby tutaj wsadzić na przykład tą listwę zasilającą, więc jeszcze nie wiem, jeżeli to zrealizuję, to zrealizuję, no aczkolwiek jest 23, więc trzeba by zacząć montować ten film, ale wrzucę to, bo kurde, nie wiem co wrzucić. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się nie podobało. Znaczy, że podobało, no cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory.